Elo, elo, 320. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mikołaj, a przed wami 19 materiał z gry Kingdom Rush Frontiers. Dokładnie tak, w poprzednim odcinku wykonywaliśmy sobie ten oto poziom tutaj, Dark Light Depths. Dzisiaj nie będziemy tykać jakichś tam dodatkowych poziomów, tylko skupimy się na osiągnięciu, które znalazłem tutaj w achievementach. Dokładnie to na 9 stronie znalazłem osiągnięcie przetrwaj 30 flag w Temple of Evil. Na początku nie wiedziałem, co to jest, dopóki nie kliknąłem tutaj. Okazuje się, że jest to Endless i wyzwanie polega na tym, że musimy przejść w nim 30 fal. Jeszcze tutaj pochwalę się trochę. Poza odcinkiem ukończyłem sobie ten pierwszy poziom i ten drugi poziom na poziomie heroicznym. Zdobyłem dwie gwiazdki, ulepszyłem tutaj meteoryty, żeby po prostu były, pomagały mi dużo częściej, dużo sprawniej. A dzisiaj, tak jak mówię, idziemy do Temple of Evil, spróbujemy zrobić tam 30 flag, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. Objąłem sobie za cel przejście tej gry na 100%, nie wiem, ile razy zginę, nie wiem, ile razy się będę wkurzał, ile będę przeklinał, ale myślę, że na sam dobry początek zajmiemy się takimi osiągnięciami, które wynikają poza kampanię i są to właśnie takie osiągnięcia jak Endlessy, dodatkowo są jeszcze osiągnięcia w stylu pokona, jakąś wieżą, tam ileś przeciwników, to też sobie zrobimy. Na samym początku, w tym miejscu tutaj, postawimy sobie, poczekajcie, tu, dobra. Tutaj postawimy sobie tych baraki. Tutaj sobie postawimy baraki. O, tutaj sobie postawimy baraki, dobra. Teraz tak, tu sobie postawimy, momencik. Tu sobie postawimy łucznika. Tu sobie postawimy łucznika i tu sobie postawimy łucznika. Nie wiem, na ile to wyjdzie. Tu sobie maga postawimy. Możliwe, że tutaj, w tym miejscu ogarniemy artylerię. Ale do niej zaraz przejdziemy. Na samym początku ulepszymy sobie te wieże tutaj. Nie wiem, może tutaj. A jeszcze tutaj łucznik. Dobra, to niech będzie jeszcze tutaj łucznik. No i dobra, spróbujmy te fale tutaj puścić. Ja sobie oczywiście postawię tutaj smoka. Przyznam wam się, że już poprzednio grałem ten poziom, doszłem do 8 fali. Chciałem tak samo jak i heroiczne te rzeczy zrobić poza odcinkiem, ale stwierdziłem, że Endless świetnie się nada na odcinek. Ostatnio go też robiłem w Plants vs. Zombies, ale coś mi nie wyszło. Może w Kingdom Rush pójdzie mi lepiej. Oni w ogóle jakoś inaczej idą teraz, nie wiem dlaczego. Oni chyba zawsze inaczej idą ogólnie. Bo tutaj wcześniej chyba tędy szli. Tu jest w ogóle jakiś potwór, nie wiem, o co chodzi. Aha, jeden mi teraz przeszedł, dobra. No już mu się nie udało. Spróbujmy tutaj postawić łucznika. Albo w sumie nie, może maga tu postawię. Tu będzie lepiej maga postawić po prostu. No i widzicie, pięknie smok trafił tam. Dobra, daliśmy radę. Tutaj postawimy sobie te baraki moje. Tutaj. Niech wspomogą mnie moi tutaj legioniści. Zrobimy tutaj łucznika. Tu jeszcze by się przydał łucznika, ale nie wiem, czemu stąd nie wychodzą. Dobra, tego smoka tutaj postawię. Niech on tutaj wali do nich. Dobra, oni sobie poradzą na spokojnie. Tu go ulepszę. Wydaje mi się, że to jest licznik fal, bo to jest licznik życia, więc to jest licznik fal. Musimy przetrwać 30 i jednocześnie też zabić alien. Nie wiem, o co chodzi z alienami, ale później się tego dowiemy. Dobra, tu muszę puścić fireballe, bo mi zniszczą go. Tego smoka mojego. Tutaj ulepszymy maga. Bo oni nie są odporni na magię. Tutaj też ulepszymy sobie maga. Najbardziej mi na tym osiągnięciu zależy. Jeżeli macie też swoje jakieś taktyki do tego Endlessa, to piszcie w komentarzach. Jeżeli by mi się oczywiście nie udało, no to z wielką chęcią z nich skorzystam. No niestety, przechodzą mi. To jest właśnie niefajne. Trochę mi ich tutaj przeszło, spróbujemy ich nie przepuścić. Wydaje mi się, że wcześniej oni tutaj szli... Aha, to są alieni chyba. Bo to chodzi o tego aliena. Oni strzelają i mnie to wkurza tutaj strasznie. Nie. Chciałem postawić artylerię, bo ona będzie biła dookoła ich. No tak jak mówię, jeżeli mi się to nie uda, to będziemy próbować z innymi taktykami. Ale wydaje mi się, że oni wcześniej tutaj wychodzili, bo więcej kasy zarobiłem i po prostu lepiej mi to szło.
Więc wydaje mi się, że co każdą próbę oni wychodzą z innych miejsc. Tak to widzę. O kurde, ten to trochę będzie wytrzymał, on jest trochę odporny. Puszczę mu tutaj Fireballa. Zginął bardzo szybko, to mi się podoba. Dobra, tu tutaj ulepszymy w takim razie magika, myślę. A dobra, tu puścimy to. Tu damy łucznika, tu damy również maga. O jeny, teraz ten duży pająk idzie, kurde. Dobra, tu ulepszę sobie tych moich, wiecie, rycerzyków. Bo jeszcze są te małe pająki, dobra, tego smoka przesadzę, bo on po prostu marnuje mi się tam. Ktoś mi już wiele razy mówił, żeby tego smoka dawać tam, gdzie ludzie idą. Wtedy po prostu szybciej padają i po prostu mniejsze zagrożenie jest dla otoczenia. O, na przykład teraz tego smoka tam puszczę. Tu lepsze to. Dobra, puszczamy sobie falę. O nie, oni mi tutaj idą teraz, kurczę. Dobra, daliśmy radę. 10 kasy za nich dostaję, czyli oni nie są jacyś super trudni. Stąd będą tu wychodzić. Tu nie wiem, stąd jeszcze nie wiem, stąd będą wychodzić. Bo są jakieś, widzicie, miejsca. Wydaje mi się, że nie bez powodu. To już jest 14 fala. Mam nadzieję, że 30 to zaraz mi nie będzie spowalniać ta cała gra. Tutaj. Mamy 15 falę. No ale jeszcze mamy osiągnięcie typu pokonać 300 alienów, więc nawet jeśli uda nam się to zrobić, to też możecie jakieś swoje taktyki tu podsyłać. Dobra, tutaj puścimy tych, żeby na daleko ich tutaj robili. Pięknie. Dobra, teraz tutaj puszczamy. W ogóle myślę sobie nad livestreamem z Kingdom Rusha, który by się w sobotę pojawił z przechodzenia wyzwań i ogólnie robienia sobie osiągnięć. Jeśli jesteście czymś takim zainteresowani, no to też zapraszam, bo możliwe, że w sobotę faktycznie się coś takiego odbędzie. Gdzieś w godzinach popołudniowych prawdopodobnie. Dobra, no i będziemy chyba tego Battle Mecha tu kupować, co nie? Ale widzicie, tu jest jeszcze ten. O kurde, tamten mi przychodzi. Niedobrze. Niedobrze się tutaj robi. Wydaje mi się, że tam będzie trzeba tego smoka puścić. Zapominam co chwilę o tym smoku. Dobra, super są te motory. To idealnie, że uzbierałem akurat przy tym, przy Endlessie. Dobra, kupujemy sobie tego dwarpa, czyli tego, ja to nazywałem prasą hydrauliczną. Bo to tak wali właśnie jak prasa hydrauliczna. To są chyba moje pokonania, tak mi się wydaje, chyba. Nie wiem, nie mam pojęcia. Albo punkty jakie zdobywam, coś w tym stylu, nie? O Jezu, szaman wychodzi, nienawidzę ich, bo oni leczą. To jest chyba szaman, to jest doktor. Doktor zło. O, patrzcie na to. Mogę ulepszyć moje tej wieże dookoła. Zadają teraz większe obrażenia. Dobra, pięknie. Ten co leczy... O, jeszcze... 22 fale. Dobra. Chyba damy radę nawet. To sobie to ulepszymy. O, w mordę. Dobra, udało się. Obronione. Zbieramy sobie na ulepszenie tego tej artylerii tutaj. Jeżeli to oczywiście nie będzie błąd. Najważniejsze jest, słuchajcie, zrobić to osiągnięcie.
Nie, żeby dorwać tam do 9000 fali, czyli to jest maksymalna. Więc będę się bronił do rozpuku. Mogę sobie kupić jakieś w sumie te upgrade'y tutaj. Miałem kupić prasę, ale kupiłem maga. Wydaje mi się, że to będzie bardziej rozsądne rozwiązanie. Tak samo tutaj. Nie, nie uciekaj mi. Zostajesz tam. Oj, Jezu, już 26 fala. Bardzo szybko to leci, wam powiem. Z tym smokiem, z tym Bonehartem, co mi Legion polecał, naprawdę ten smok wymiata tutaj. Ja mam gulę przonego na maksa, więc to też pomaga. Nie mają szans. O. Jak on wypuszcza takie kulki, to jest najlepiej, jak dużo przeciwników idzie. A w szczególności to tutaj. Widać. No nie, co tam się dzieje na dole? Kolejne Reapery idą. Ja sobie poczekam z nimi, żeby sobie to kupić. Dobra, mogę ich teraz przepuścić. Smoka myślę, że teraz tutaj wyślemy, bo tam na górze nikt nie będzie szedł już. O nie, jakaś duża mucha idzie. Na tym mi zależy teraz najbardziej, nie? Dwudziesta dziewiąta fala, damy radę. Jest, udało się, achievement wykonany, calm on your apes. Czyli mamy, na Steamie też dostałem osiągnięcie. To teraz będziemy na tyle długo to robić, może się uda zrobić osiągnięcie, że pokonałem 30 tych, 300 alienów, wiecie o co chodzi. Bo też mam takie osiągnięcie, to może też się udaje zrobić dzisiaj. No teraz ten dostał ulepszenie do criticala. Z jednego mogę się cieszyć, no bo w końcu udało mi się to... Ty, gdzie jest mój smok w ogóle? Smoka mi zjedli. Nie! 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 Kurde, kurde, nie! Jezu, udało mi się ich zabić przed tym, jak mi, wiecie, przepuścili życie. O kurde, niesamowite co tu się dzieje, nie? Dobra, tu przepuścimy smoka. Tu przepuścimy chyba Archmage'a, co? I tornado dla niego kupimy. Żeby on tutaj puszował te linie. No nie, 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 nie. Dawaj, dawaj, niszczcie ich. Niszczcie ich, idź tam smok. Dawaj! Pięknie! Pięknie się bronimy. Dobra, pięknie się bronimy. Naprawdę super to idzie. Tutaj tornado wszystkich tutaj kosi. Dobra, pięknie. Tutaj ich zmiotło. Was,
Gdzie są kosmici? Gdzie ich wywiało? Idź tam na ratunek, smok. Pięknie ich zeżar. Pięknie, 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 dawaj, dawaj. Nie, 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 kurde. Aj. Żadnych kosmitów w ogóle nie było. Żadnych kosmitów nie było. Dobra, ale udało się jedno osiągnięcie zrobić. Czyli przerwaj 30 flag. Możecie być ze mnie dumni. Fajne, fajne to też jest, bo sobie te farmie szmaragdy na później. Jakieś cięższe elementy. Tutaj też pewnie będzie. Tu jest Endless i gdzieś tu był jeszcze jakiś Endless. Czekajcie, tu był jeden. Tu nie było drugiego gdzieś? Tylko dwa Endlessy są w grze, widzę. Czekajcie, patrzcie na to. Complete campaign in veteran mode, czyli pewnie na jakimś live'ie to się uda zrobić, albo na... Też może w przyszłości coś takiego w jednym odcinku może ogarniemy, nie wiem. Zabij 30 alienów w Temple of Evil, no właśnie, czyli będę musiał tam na pewno wrócić. Zrobimy sobie Temple of Evil 2. Complete Iron Stage, no to dobra, to też 100% jest klasyka, nie, jeśli chodzi o 100%. Kill 20 sharks before they reach the shore, okej. Pokonaj Leviathana, The Underwater God, aha, czyli to jest pewnie jakiś... Boss tej krainy, tak mi się wydaje. Pokonaj 100 zombies. Aha. Dobra. Jakieś tutaj rzeczy, tu są pewnie jakieś znajdźki też, jak znacie jakieś znajdźki, których ja tu nie mam, też możecie pisać w komentarzu, gdzie co tutaj poklikać. Okej. Okej. Tutaj żeby asasyni, okej. No powiem wam, że ciekawe są te osiągnięcia. Na pewno sobie poszukam tutaj i na następny odcinek, jak będziemy sobie wykonywać jakiś challenge, to sobie znajdę jakieś takie, które 2-3 można było wykonać szybko. To sobie pospisuję na liście. Dobra, moi drodzy. Kolejny odcinek z Kingdom Rush się pojawi raczej jutro rano. Może później się transmisja pojawi, nie obiecuję, ale raczej może coś takiego wyniknie. No i raczej kolejny odcinek też, tak jak mówię, z Kingdom Rush się pojawi jutro. Nie wiem jeszcze, czy dokładnie jutro, czy w niedzielę, ale pomyślimy. No będę próbował na pewno między innymi skończyć grę, ale też podoba mi się to tutaj to do tych 100%, więc... No będziemy się tutaj na pewno bawić. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.